Przegrywacie ten pierwszy mecz finałowy. Na pewno bardzo go szkoda, tym bardziej, że momentami byliście naprawdę stroną lepszą od rywali. Na pewno szkoda każdej przegranej na tym etapie sezonu. Myślę, że to był wyrównany mecz. Obie drużyny zagrały solidnie. Zabrakło nam trochę szczęścia. Mieliśmy parę sytuacji pod koniec meczu, żeby wyrównać to spotkanie. Niestety nie udało się i skupiamy się na kolejnym jutrzejszym spotkaniu i będziemy robić wszystko, aby je wygrać. Dzisiaj walczyliście bardziej z Johnem Marejem, czy z małą liczbą oddawanych przez Was strzałów? Walczyliśmy z GKS-em Katowice. Mają wyrównany skład. Każdy stara się pokonać swojego rywala, czy to jest środkowego, skrzydłowego. Po prostu Katowice zagrały dzisiaj solidnie, ale tak jak mówię, skupiamy się już na jutrzejszym meczu, aby zrobić wszystko, abyśmy go wygrali. Dzisiejszy mecz był zapowiedzią tej serii, chyba w pełnej tego słowa znaczeniu, to znaczy pewnie w następnym meczu możemy się spodziewać podobnej gry. Pewnie byście chcieli po prostu też z innym wynikiem, ale gra pewnie będzie bardzo zbliżona do tej dzisiejszej. Myślę, że to są spotkania dwóch drużyn, które nie bez przyczyny znalazły się w tym miejscu, w którym są. Mamy wyrównane składy. W takich meczach decydują po prostu detale. Wygrali dzisiaj zawodnicy lepszej drużyny, czy drużyny, która bardziej chciała wygrać ten mecz? Wygrała drużyna, która strzeliła więcej bramek. Myślę, że zostawiliśmy serce na lodzie. Tak jak mówię, no w takich decydujących momentach decydują małe rzeczy. Skupiamy się już na kolejnym meczu, aby te detale były po naszej stronie. Ten kolejny mecz będzie znacznie wcześniej niż dzisiaj, jutro o 15, więc czasu na właśnie rozmyślanie o tym meczu, czasu na myślenie o tym, co zawiodło, jest bardzo mało. My już nie myślimy o tym meczu, skupiamy się na kolejnym. Tak jak mówisz, zostało mało czasu. Czasu na regenerację mamy tyle samo, co Katowice, więc to są takie same warunki dla obu dwóch zespołów. Macie spore rachunki do wyrównania z tą drużyną. W zeszłym roku no to Dixa była bardziej szczęśliwa, koniec końców. W tym roku te mecze układały się jednak pod wasze dyktando. Jak według Ciebie, jak porównałbyś ten dzisiejszy mecz do meczów poprzednich z Gieksą w tym sezonie? Na tym etapie sezonu to są zupełnie inne mecze, nie ma znaczenia jak z nimi graliśmy w sezonie zasadniczym. To jest playoff, tutaj jest zupełnie inna stawka. To są wyrównane mecze, tak jak powiedziałem. To są drużyny, które dysponują podobnymi składami. To jest po prostu dyspozycja dnia i małe rzeczy, które decydują na tym etapie sezonu o zwycięstwach. Tak naprawdę patrząc na drużyny, które doszły do półfinału, to chyba wszystkie drużyny były bardzo wyrównane, bo o tym też świadczy pewnie to, że dopiero te siódme mecze wyłoniły drużyny, które grają w finale, a te, które grają w brąz. Jak najbardziej. Liga jest wyrównana. Na przestrzeni ostatnich kilku lat myślę, że te topowe zespoły bardzo się zbliżyły poziomem, więc jest po prostu poziom, który reprezentują drużyny na tym etapie rozgrywek, jest naprawdę wysoki.